Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Au, au! Głowa w betoniarce! Siemanko, wieczny czwartek! Nie wiem, czy coś będzie słychać, bo... No wieje. Wieje, trochę pada. Przygotowujemy się do szalowania wjeżdża. Już mamy... Wczoraj murowaliśmy. Rozszalowaliśmy. Jadę. Tak to powychodziło. Strop trochę popękał. Się przyznaje bez bicia. Nawet jak mokry, to to widać. Nie ma co tego ukrywać. Poziom mamy nabity. 60 ścianka kolankowa. Także, że wyszło tak, że to co ścinałem pod strop, to teraz wykorzystaliśmy tutaj. Sznurki nabite, brygadzista tu przygotowywał te blaty, no i jedziemy. Co? Nie, nie. Nie będziemy się trzymać. Zobaczymy, czy ona nie odleci. Dobra, kamera na głowę i coś jeszcze będę gadał. Nie wiem, jak to będzie słychać. Kurwa, ten gwóźdź mi będzie walił. Jak mam wystawić, to gwóźdź będzie wać. No i chujnia będzie, bo kurwa to trzeba wziąć w pizdu spod nóg. Nie zawsze to jest. Płyty wjechały z firmy Bogus Construction. Dojechały do mnie te płyty świerkowe bez okucia. Nawet tu zdzierałem tą folię ochronną. Folię ochronną, no właśnie, tylko coś mi tu dali jeszcze. Co to jest? Aha, czyli dali swoją całą ofertę. No fajnie tak pooglądać sobie, bo to pewnie nie są tanie rzeczy. Szalunek kolumnowy z płyty też może być fajny, ale no to wszystko minimum 45 słup można zrobić, a maksimum minimum 15, a maksimum 45. Kto na to wszystko pieniądze zarobi? Co oni tu mają jeszcze? Stemple, doki, głowice, trójnogi. Ja tam na razie to nie będę nic kupował, bo no nie siedzę aż tak w tych stropach. I głównie te szalunki są potrzebne na wieńce. Rurki do osłon ściągów. Fajnie. Także zapraszam na ich stronę, jak ktoś jest zainteresowany jakimś produktami. Fajna obsługa tam jest. No i szybkawo to poszło, bo to kwestia jedynie organizacji transportu. Ale już nam się przydadzą na tą budowę domu, bo tam tych pociągów jest. Fajnie, że też to jest 21 mm chyba jak i ta sklejka topolowa. Także coś tam będziemy rzeźbić. Kupiłem na razie 40 sztuk po 2-metrowych, bo nie mieli akurat chyba 2,5 metra. Byłem napalony na te 2,5 metra, no ale nie mieli. Cena praktycznie ta sama. Tylko trzeba dbać i będzie pan zadowolony. Łapiemy to na czwórkę. Czekaj, trochę pod skosem. Czekaj, do tyłu, że się tu nie pojebało, bo... Dobra. Kurwa, odręcznik. Macie? No. Żeby tu się nie bawić w żadne poziomniczki.
to jest łapane w celu podwieszenia. A jak to wyjdzie, to nie wiadomo, bo podwiewa to strasznie. Przybijamy zaraz drugą stronę, bo nagrywa. Przybijamy zaraz drugą stronę, bo to trzeba ściskać. A dzisiaj to ani dobre wyjście nie jest ten sznurek, ani niwelator. No i tu już tradycyjnie kurwa mać. Poziomnicy tylko troszkę wyżej, bo to mi się nie puszcza. Że jak jest wyżej, to sobie no to się puchnie w dół, dobra. Trzeba teraz kręcić flaszka w laszkę. Trochę przesadziliśmy z... Mogliśmy rzadziej to dać, ale ten pan co tu zalewa, co pompuje, to jest strasznie szybki. I już ten pierwszy wieniec na tych płytach robimy gęściej, później się nauczymy. Na pewno będzie rzadziej. I co tu dopuchłe ziom, żeby była w miarę, czy już nie? Jest dobrze. Jest dobrze. Płyta 2.1 tam na koniec tamtego roku dałem za nią chyba 80 zł brutto za sztukę. Mam teraz ułatwione zadanie, bo tylko jest. Ty weź tam jest sorbet. Dosuwam, a on pionować. Uwaga! Może być tak? Może, ale to może wyżej. Mówicie, że tu się płyta nie domkła. No dobra, no i tak do końca. No i później trzeba uzupełniać. No. Praktycznie te płyty to by musiały być tak jak teraz uszykowane. No, trzeba sobie jedną już przyciąć o te 24, to by pasowało tu. Ale dobra, no na razie tak pilotażowo. No, przeciąć tu nie problem. Tu te dwie strony już mamy zrobione, te łatwiejsze w sumie i tu bierzemy się za ten szalunek na podciągu. Podciągowieniec, czy nie wiem jak to nazwać. Tu brygadzista już robi takie docineczki, żeby po prostu już równo to wyszło i żeby było dobrze do ściągania. Logistyk tutaj będą teraz tak, pójdzie tu klapka tak jak on stawia. Dołem tu zaprzemy dechą, bo tam mamy zacechowane szpileczki. I tak to będzie wyglądać. No i tu później musimy coś jeszcze tu też na równo już dotniemy i nie będziemy tam z niwelatorem latać, czy tam gwoździków se bić, będzie ładnie ściągnięte. I tak, co tu jeszcze? Tu dołem pójdzie deska. Tutaj będzie 20 cm wyżej klamra i tu będzie drugi, dwa rzędy klamer będą. To jest wypoziomowane, tak? To jest do poziomu, no. Zszedłem na dół po deski, jeżeli jeszcze jakieś znajdę. Tak, no po prostu nagrywam to co rozebrane było. No raków żadnych nie ma. Ale wieje. I nas i tak ominęła ta trochę ta wichura, bo to w nocy było, ale ostatnio było gorzej. Wczoraj też tam jeszcze jak tą podmuroweczkę robiliśmy, to tu zaczęliśmy ścianki działowe. No ale na razie to sobie odpuszczamy. Desek, dużo desek jest potrzeba. A desek nie ma, łaty. Wszystko krótkie. No nic nie wyjmiesz. Tu jedynie może wyjmiemy
te płyty, żeby tam, chyba że nam starczy, to nie będziemy tego ruszać na razie. A tu na razie to, tu będzie kotłownia, tu będzie aneks kuchenny, no i tu salonik, takie zgrabne, małe, nie takie bydle jak u mnie, kurwa, i w chuj pieniędzy potrzebne na wykończenie. Dobra, ciężki temat z tymi deskami. 20 minut przed fajrantem, ostatnie. Ostatnia rzecz na tej ścianie. Nie no, jeszcze trzeba kotwy, te szpilki pod murłatę rozmierzyć. A tu zaciągam jeszcze. Dobra, i tu mamy to opanowane. Prawie. Mówię, jeszcze podtykanie pod te słupki zostanie. No i to by było pewno na tyle. No jeszcze ta strona. No ale dobra, to już jest przygotowane dużo, to będzie pan zadowolony. Nie no, nie ma siły, żeby tu coś się stało. Aczkolwiek moimi zdolnościami to już nie bywa. Płyt nam starczy. Jak coś, to mamy jeszcze tutaj na klatce schodowej 3. No zobaczymy. Dobra. Jutro może coś więcej się nagra jak ten. Jak nie będzie wiało, przecież dzisiaj to szkoda, kurde, wyciągać tą kamerę, bo połowy to i tak pewnie nie będzie słychać, tylko szum jak na lotnisku, w poczekalni.